Zbliża się termin płatności składek za kwiecień, dlatego przypominamy przedsiębiorcom o aktualizacji składki wypadkowej. Dla najmniejszych firm składka jest taka sama jak dotychczas, czyli 1,67%, a większe firmy powinny zweryfikować ich wysokość przed rozliczeniem składek w zawiadomieniu od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo na naszej stronie internetowej. Od kwietnia zmieniły się także kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, które wypłaca ZUS. Są teraz wyższe. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje teraz 1033 zł brutto, czyli o 49 zł więcej niż poprzednio.